Cześć kochani! Na dworze w końcu zrobiło się trochę cieplej, więc my też zostaniemy w takich wakacyjnych, morskich klimatach i w kolejnej części naszego kursu dla początkujących twórców maskotek zrobimy sobie taką bardzo prostą rybę na szydełku. No to co? Zaczynamy? Do tego projektu wybrałam włóczkę Yarnart Denim Washed, bo uznałam, że ten taki lekko rozmyty efekt będzie dobrze pasował do naszej rybki. Z tym, że ta włóczka jest dosyć specyficzna i jeśli dopiero zaczynacie, to polecałabym jednak wziąć coś grubszego, na przykład Yarnart Creative albo Jeans Plus. Będziemy potrzebować szydełka trochę mniejszego niż zalecane, u mnie 3,5 mm. Przyda nam się jakiś kolorowy znacznik, igła do wełny, drobne oczka do maskotek 6 mm i odrobina kulki silikonowej do wypełnienia. Zaczniemy standardowo od magicznego kółka. Owijamy włóczkę dwa razy na dwóch palcach w taki sposób, żeby nitka idąca do kłębka szła do góry po lewej stronie. Teraz wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę. Łapiemy od góry za tę drugą i przeciągamy ją pod pierwszą. Przekładamy nitkę do przodu i uważamy, żeby kółko nam się nie rozsypało. I zaciskamy. Łapiemy za nitkę i przeciągamy przez oczko, czyli robimy oczko ścisłe. Teraz wkładamy szydełko w środek naszego kółka. Łapiemy znów za nitkę idącą do kłębka. Przeciągamy. Mamy teraz na szydełku 4 pętelki. Łapiemy znów za nitkę i przeciągamy przez obie pętelki. I mamy pierwszy półsłupek. Powtarzamy. Najpierw pod kółko. Łapiemy za główną nitkę i przeciągamy. Mamy dwie pętelki, więc łapiemy nitkę i przeciągamy ją przez obie. I mamy drugi półsłupek. Takie półsłupki zrobimy jeszcze 3. Jeśli wszystko się zgadza i mamy 5 półsłupków w kółku, to zaciskamy ostrożnie kółko. Teraz w pierwszy zrobiony półsłupek robimy oczko ścisłe, łącząc w ten sposób kółko. Wbijamy się w następne oczko i robimy w nim półsłupek, który oznaczamy znacznikiem, żeby się nie pogubić. Kolejny półsłupek robimy w tym samym oczku. W następnym oczku też dodajemy dwa półsłupki. Teraz we wszystkich oczkach, które nam zostały do znacznika, dodajemy po dwa półsłupki. Na końcu powinniśmy mieć 10 półsłupków. Zdejmujemy znacznik i robimy jeden półsłupek w jego miejsce. Wkładamy znacznik z powrotem. W następnym oczku robimy dwa półsłupki. A w kolejnym tylko jeden. I powtarzamy tak na zmianę, aż do końca rzędu. Na końcu powinniśmy mieć 15 półsłupków. Zaczynamy kolejny rząd, więc zdejmujemy znacznik i w jego miejsce robimy jeden półsłupek. Odkładamy znacznik na miejsce. W kolejnym oczku też dodajemy jeden półsłupek. A w kolejnym znów dwa oczka, czyli rozszerzenia. Powtarzamy do końca rzędu. Dwa mniejsze półsłupki, a potem rozszerzenie. Na końcu tego okrążenia powinniśmy mieć 12 półsłupków. W kolejnych 3 krążeniach będziemy teraz dodawać normalnie po jednym półsłupku w każdym oczku.
Po skończeniu siódmego rzędu mamy taki kapturek. Zdejmujemy sobie znacznik. Teraz zrobimy zmniejszenie, czyli tak. Wbijamy się szydełkiem pod przednią nitkę najbliższego oczka, ale nie przeciągamy. I ostrożnie w ten sam sposób wbijamy się też pod przednią nitkę następnego oczka. I dopiero teraz przeciągamy włóczkę przez obie pętelki. Łapiemy znowu nitkę i przeciągamy przez dwie ostatnie pętelki. I mamy zmniejszenie, czyli dwa półsłupki łączone górą. Odkładamy znacznik. Teraz w kolejnych 9 oczkach robimy po jednym półsłupku. Powinniśmy być mniej więcej gdzieś w połowie okrążenia. I tutaj robimy kolejne zmniejszenie. I teraz do końca okrążenia dodajemy już pojedyncze półsłupki. Zaczynamy 9 rząd. Zdejmujemy znacznik. Robimy 3 półsłupki. Potem znów 2 półsłupki łączone górą. Osiem zwykłych półsłupków. Teraz jeszcze jedno zmniejszenie. I do końca okrążenia już pojedyncze półsłupki. Na końcu okrążenia mamy 16 półsłupków. Montujemy teraz bezpieczne oczka. U mnie między 3 a 4 okrążeniem z 7 oczkami pomiędzy nimi. Mocno zaciskamy zatyczki od wewnętrznej strony. Ok, oczka gotowe, to lecimy dalej. Zdejmujemy znacznik. Kolejny, 10 rząd, zaczniemy znów od zmniejszenia. Odkładamy znacznik. Teraz w kolejnych 7 oczkach robimy półsłupki. Potem dodajemy zmniejszenie. I znów do końca okrążenia same półsłupki. Po tym okrążeniu powinniśmy mieć 14 oczek. Kolejny rząd zaczniemy znów od 3 półsłupków.
Teraz zmniejszamy. Robimy 4 półsłupki. I kolejne zmniejszenie. I już do końca okrążenia same półsłupki. Ostatecznie powinno nam to dać 12 półsłupków. Następne okrążenie zaczynamy od zmniejszenia. Potem dodajemy 4 zwykłe półsłupki. Potem zmniejszenie. I zwykłe półsłupki do końca okrążenia. Wypełniamy brzuch naszej rybki wypełnieniem. Na ten moment wygląda to tak. Teraz czeka nas dosyć trudny rząd. Robimy same zmniejszenia, czyli zmniejszamy 5 razy pod rząd. Na końcu zostaje nam 5 oczek i teraz zaczniemy robić ogonek. W następnym okrążeniu w każdym z tych 5 oczek dodajemy po 2 półsłupki. Na końcu powinno wyjść ich 10. W następnym okrążeniu dodajemy po 2 półsłupki w każdym oczku. Po skończeniu tego okrążenia mamy 20 półsłupków i już powoli widzimy kształt ogonka. Zaczynamy od jednego oczka łańcuszka. Jeśli jesteście teraz na wysokości środka pomiędzy oczami rybki, to w tym samym oczku dodajemy jeszcze jeden półsłupek. U mnie tak jest. Jeśli nie, to ten drugi dodatkowy półsłupek dodajcie po prostu w tym miejscu, żeby znajdował się na środku. To będzie miejsce, w którym ogonek będzie się składał na pół. W kolejnych 9 oczkach dodajemy pojedyncze półsłupki, a potem w połowie, w tym miejscu, jeden podwójny. I do końca rzędu już zwykłe półsłupki. Tak to powinno teraz wyglądać. Odcinamy włóczkę, zostawiając dosyć długą końcówkę. Przeciągamy końcówkę przez oczko. Nawlekamy ogonek na igłę. I zszywamy złożony na pół ogon.
ukrywamy nitkę między oczkami, odcinamy końcówkę i nasza rybka jest gotowa. Widzicie, ja mówiłam, że będzie łatwo. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Koniecznie napiszcie, która część naszego kursu podobała Wam się najbardziej. No i dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie.